Pora obiadowa wiąże się z samymi przyjemnościami, ale te przyjemności się potęgują, gdy można porę obiadową spędzić z niezwykle utalentowaną, piękną artystką. Katarzyna Moś jest moim gościem. Pora obiadowa... Dziękuję bardzo za te słowa na wyrost od razu. Tak. Nie, no to po tym, co robisz i po twoich dokonaniach nie mogło być inaczej. Słuchaj, pora obiadowa to dla ciebie to głównie obiad wegański. Właśnie nie, jeszcze nie wegański, aczkolwiek staram się rzeczywiście od mojego spotkania z fantastycznymi dziewczynami, ponieważ miałam przyjemność prowadzić, być panelistką na Forum Kobiet w debacie a propos wykorzystywania samic zwierząt hodowlanych w przemyśle hodowlanym, więc poznałam dziewczyny i po jednym spotkaniu stwierdziłam, że nie ma usprawiedliwień, że jestem w trasie, że jest trudniej w trasie, bo jest mniej opcji wegańskich, więc rzeczywiście od 3 tygodni staram się być weganką. Wcześniej byłam wegetarianką, nie pijącą mleka, ale jedzącą jeszcze sery od czasu do czasu i ogromny problem miałam z jajkami, aczkolwiek starałam się zawsze jeść tylko i wyłącznie jajka, tak zwane zerówki. Mhm. Albo od sąsiada, no ja też, którego teraz moi rodzice mają, który ma swoje kurki i od niego możemy. Ja też się staram tak właśnie jeść. Ale wiesz, świadomość chyba coraz większa jest w społeczeństwie. Na przykład na mojej ulicy, ulicy są jedna wegańska cukiernia, jedna wegańska knajpa. Także Warszawa jest w ogóle niesamowita pod tym względem, naprawdę. Tylko, że jest na trasie, tak? Na trasie to trudno znaleźć coś takiego. Trudno, aczkolwiek teraz na jednej ze stacji benzynowych można zjeść fantastycznego wegańskiego hot doga. Serdecznie, naprawdę polecam. Właśnie dzisiaj, jak będziemy jechać, bo zaraz ruszamy do Koszalina, na pewno takiego hot doga zjemy. A słuchaj, jaką muzykę podczas obiadu? Czy cisza raczej? Różnie to bywa. Jeżeli rzeczywiście jest dużo koncertów i musiałam się uczyć wielu nowych piosenek, to rzeczywiście lubię ciszę. Ale albo wokalistki takie, które kocham, czyli afroamerykanki z mocnym, potężnym głosem soulowe. To jest rzeczywiście coś, co ja głęboko czuję. Bardzo lubię też bluesa. Ale też muzykę klasyczną, bo jakby ja jestem z rodziny muzyków. No tak, ty masz w DNA wpisane. Chyba tak trochę jest twój rzeczywiście, że... Ojciec tworzy orkiestrę Auxox, jedną z najlepszych orkiestr w ogóle. Tak mówią. Tak. I to jest, wiesz, dla ciebie musiał być niesamowite, to musiało być niesamowite doświadczenie, gdy mogłaś wystąpić, tak, i nagrać z orkiestrą Auxo u Pawła Mykietyna wystąpić. Tak, no to już było dawno temu. Ja wtedy miałam 21 lat chyba, kiedy zagraliśmy pierwszy koncert. Ja pamiętam, jak Paweł do mnie zadzwonił, bo najpierw ja zagrałam rolę Judasza w jego Pasji według świętego Marka. Zaśpiewałam w zasadzie w dwóch częściach. W trzeciej części dość mocno rockowo, a w piątej części było to dla mnie bardzo trudne, ponieważ ja zostawałam sama. Była taka przeplatanka między mezzosopranem, panią Urszulą Kryger, chórem, a mną. W zasadzie nie było tam żadnej bazy. Nikt nie podawał nam tonacji, nie trzymał tonacji, żeby być... Niesamowite wyzwanie. To niesamowite wyzwanie, ale to było jedno z piękniejszych doświadczeń w moim życiu. Potem też zagrałam w Królu Lirze Kordelię, najmłodszą córkę króla Lira, i to też było niezwykłe. I ja wyzwania bardzo lubię. Teraz z orkiestrą Auxo planujemy wydanie płyty z pieśniami Stanisława Moniuszki. Tak, Moniuszko, który, wiesz, taki się wydaje trochę prowincjonalny. Mamy wrażenie, ten taki był film kiedyś o Moniuszce. I my mamy, tylko wiemy, że on gdzieś tam w Wilnie siedział, komponował. No tak, trochę taki patriotycznie przaśny, jeżeli można tak powiedzieć. Tak, on przyjęliśmy, że to jest ojciec opery narodowej, tak? Ale co to znaczy? Tak. Nic nie wiemy o nim. No nic nie wiemy, oprócz tego, że miał 10 dzieci. To na przykład wiemy. Ale też był poliglotą, 5 języków znał. Tak, to tego nie wiedziałam. Ale rzeczywiście my z moimi muzykami, z moim bratem Mateuszem i z naszym pianistą Mateuszem Kołakowskim, którzy podjęli się ogromnego wyzwania, żeby pieśni Moniuszki przearanżować, a w zasadzie wydaje mi się, że bardziej skomponować od początku, ponieważ rzeczywiście te pieśni, które wybraliśmy, chłopcy, można powiedzieć, skomponowali od początku. Ja podaję gdzieś pierwszą zwrotkę pieśni w sposób, który jest zapisany w nutach, a potem już też odbiegam od tego oryginału, ale jestem niezwykle dumna z nich, bo naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. To jest teraz takie bardziej rozrywkowo, jazzowo, jakieś. Każda piosenka jest inna, eklektyczna płyta, tak jak
niektórzy nie lubią tego słowa, ale rzeczywiście na przykład nasza pierwsza płyta, moja pierwsza płyta Inspination, to też była muzyka eklektyczna, bo ja czerpię z różnych źródeł, ja się tego nie wypieram, ja po prostu kocham naprawdę muzykę od, nie wiem, od jazzu przez klasykę, po ostrego rocka. Musi być dobra po prostu. No po prostu musi być dobra. Jest najważniejsze, żeby była szczera, bo jak ktoś stara się udawać kogoś, tak, to jest najgorsze. To od razu każdy słuchacz tak, to wysłucha. To prawda, są święte słowa. Szukałem Inspination, tak? Mm-hmm. Twoja, co tak. To znaczy po angielsku? Ale mi się wydaje, że to nie jest od spinania się. Nie, to nie jest od spinania się, ja nie jestem raczej spięta. Chociaż czasem w nowym towarzystwie to tak. Ale to jest od połączenia słów inspiration i nation, czyli że wzajemnie mamy się inspirować na siebie, wpływać, mam nadzieję, że w pozytywny sposób. Ale mówiłaś o jazzie, ty masz też jazz, po prostu jesteś z wykształcenia artystką jazzową, znaczy, tak? Ja skończyłam Akademię Muzyczną w Katowicach, rzeczywiście na kierunku jazzu i muzyki rozrywkowej, ale z tym jazzem myślę, że miałam najmniejszą styczność i nie nazwałabym się nigdy w życiu wokalistką jazzową, bo nie chciałabym obrazić wokalistów jazzowych w żaden sposób, po prostu myślę, że ja jestem bardziej rozrywkowcem, po prostu. Jesteś artystką, która czerpie zewsząd inspiracje i ma to szczęście, że może współpracować z znakomitymi twórcami, tak jak Paweł Mykietyn, to jest niesamowity koleś. To naprawdę. W ogóle nobilitacja dla mnie ogromna, naprawdę. Jerzy Maksymiuk, tak? Płyta retro, tak? Tak, no właśnie, to też taka historia, ponieważ ja pana Janusza Olejniczaka, a czasem właśnie też mówię wujka Janusza Olejniczaka, dlatego że mój ojciec, pamiętam jeszcze, jak grał w Kwartecie Śląskim, bo tata najpierw był skrzypkiem przez 25 lat, grał jako pierwszy skrzypek w Kwartecie Śląskim właśnie. I pamiętam taki festiwal w Pałacu w Rybnej, Kwartet Śląski i jego goście, tak to się nazywało. I pamiętam, jak byłam dzieckiem, właśnie to, że stałym bywalcem był Janusz Olejniczak, Andrzej Bauer. I no, dlatego, że znaliśmy się, ja znałam ich od dziecka, no to byli dla mnie wujkowie po prostu. Pomimo, że nie było spokrewnienia krwi, to jednak jakaś taka bliskość i ogromna sympatia do nich była we mnie zawsze. I któregoś pięknego dnia właśnie wujek Janusz Olejniczak zadzwonił z takim pytaniem, czy nie chciałabym nagrać płyty z nimi. Z Jerzym Maksymiukiem i z Januszem Leniczakiem. No i oczywiście wiadomo, że się zgodziłam, chociaż nie powiem, że było to dość stresujące i nie wiedziałam, czy sobie dam radę, bo to też znowu inna zupełnie stylistyka pieśni. Nie wiedziałam też, jak się w sumie za to zabrać i miałam bardzo mało czasu na przygotowywanie. Ale jesteś tak zdolna, że dałaś radę. Czy ja wiem, nie wiem. Ale ty cudownie łączysz te wszystkie, bo to tak, kultura, powiedzmy muzyka na wysokim, takie, no już dla koneserów, tak? Dla koneserów i na najniższym szczeblu, prawda? I potem jest talent show, tak? Czy coś takiego, byłam gdzieś? Tak, byłam. Co to ci daje? Czy ty czerpiesz z tego jakąś pewne doświadczenie? Doświadczenie na pewno. Ja rzeczywiście brałam udział w paru, znaczy jak byłam dawno temu w takim programie Must Be The Music, wtedy pamiętam miałam, no to było już dawno, to było 7 lat temu, a niedawno taki talent show, no to była Twoja twarz brzmi znajomo. Ja bardzo lubię w życiu wyzwania, aczkolwiek nie zawsze to się potem sprawdza. W sensie pamiętam, jak byłam w programie, to w pewnym momencie sobie pomyślałam, Jezu, po co ja tutaj przyszłam? Ja się do tego totalnie nie nadaję, absolutnie się nie nadaję. Miałam to samo, jak tańczyłam z gwiazdami. Tak! Czyli lekko bryndel. A ja zawsze wolałam iść do tego programu właśnie. Ja sobie myślałam, gdybym miała iść już do któregoś programów, to poszłabym do programu, gdzie nauczyłabym się tańczyć, no bo to zawsze przydatna umiejętność. Ale akurat zdarzyło się tak, że dostałam propozycję twojej twarzy. I też no, chwilę się nad tym tak naprawdę zastanawiałam, bo nie wiedziałam po prostu, czy podołam tak naprawdę. Wydaje mi się, że to jest bardziej program dla aktorów, którzy mają zdecydowanie większą umiejętność wchodzenia w rolę, niż dla wokalisty, który ma tak bardzo już ten głos gdzieś tam w ciele umiejscowiony, że ciężko jest go zmienić. Oczywiście wiadomo, że jeden ma większy do tego talent, drugi mniejszy. Ja myślę, że jestem z tych osób, które mają zdecydowanie mniejszy talent do tego. Nie, to już jesteś zbyt skromna. Słuchaj, ale przez to, co robisz i od początku w zasadzie w karierze, jesteś w męskim towarzystwie, tak? Bo na trasie większość muzyków jednak, którzy towarzyszą tobie, to są panowie, tak? To prawda. To musiałaś kilka razy, chodzi mi o przeżycia, to też jest inspirujące, tak? I ty znasz facetów jak nikt inny. Ja znam facetów jak nikt inny. Rzeczywiście jedyną kobietą w naszym takim bliskim kręgu, no to jest Kasia, która jest naszą menadżerką, moją menadżerką. Ale ja też w zasadzie od najmłodszych lat wychowywałam się z chłopakami, przez to, że mam 2 lata starszego brata.
to zawsze jakoś próbowałam kręcić się w towarzystwie jego znajomych, kolegów Mateusza i rzeczywiście myślę, że mężczyzn znam dosyć dobrze i wiele rzeczy mi w ogóle nie przeszkadza. Ja wiem, jak często ze sobą rozmawiają, co mówią. Nic nie jest w stanie mnie zgorszyć, naprawdę. No właśnie, to podobnie jak mnie. A słuchaj, mi się wydaje, że mamy trochę podobne doświadczenia, bo ty pochodzisz z rodziny muzycznej. Mhm. Moi rodzice co prawda nie byli muzykami, ale mój brat to, wiesz, bębniarzem tak. jest, mój drugi jest Kobranocka. Mhm. Jak u was jest, na przykład, jak się spotykacie, czy gracie, czy muzykujecie razem? Nie, no muzykuję z moim bratem na co dzień, dlatego że Mati gra w moim zespole na skrzypcach. Ale na takich towarzyskich wieczorach, jak, no właśnie, jak macie rodzinne imprezy? Nie. Moja babcia zawsze ubolewa, że nawet w święta nie śpiewamy za bardzo kolęd. Jakoś mhm. tak się dzieje. Ja pamiętam, to było już bardzo dawno temu naprawdę, bo ja skończyłam w ogóle szkołę muzyczną drugiego stopnia, grając na wiolonczeli. To ale zawsze podziwiałem tę dziewczynę na wiolonczeli. To jest tak piękny instrument, ale niestety nie miałam do tego serca. Mhm. Przez chwilę miałam, ale potem już nie, więc nie byłam jakimś wybitnym instrumentalistą, aczkolwiek no pewnie gdybym, tak mi się wydaje, gdybym poświęciła temu tyle czasu, ile jeżeli chodzi o śpiew, to mogłabym być dobra, bo talent miałam, ale po prostu zero pracowitości w tej kwestii. To może o tobie piosenka Skaldów, cudowna wiolonczeliska. Czy raczej jak chodziłam, pamiętam, po moim mieście rodzinnym pobytomiu właśnie z tym futerałem wielkiej wiolonczeli, mała dziewczynka, to wszyscy krzyczeli, desperado! Tak. Ale wracając do tego muzykowania, to pamiętam jedną Wigilię, kiedy tata postanowił, że jakoś miesiąc czy dwa miesiące przed Wigilią złożymy kwartet rodzinny, ponieważ moja mama też jest altowiolistką byłą, mm-hmm. brat na skrzypcach, tata na skrzypcach, no i ja na wiolonczeli, idealny kwartet, więc graliśmy jakieś utworki, potem przeszliśmy na kolędy i była rzeczywiście jedna taka Wigilia, kiedy dla dziadków zagraliśmy kolędy. Niesamowite uczucie, to się fajnie. No tak, to rzeczywiście pozytywnie wspominam. Ale wiesz co, mówiłaś Bytom? To jest niesamowite, Śląsk, jaki jest, to jest muzyczny region. NOSP. W ogóle tak. To jest, ja się bardzo cieszyłem, że Fryderyki w ogóle były w tamtym roku. W tamtym roku. W tym roku, znaczy tak, na wiosnę, mhm. tak? Że były w Katowicach, bo to jest po prostu idealne miejsce do tego, aby tam się odbywały święto. No pewnie, ile tam mamy festiwali też, takich interesujących. Najlepsza sala NOSP. Jak myślisz, z czego to wynika, że Śląsk jest taki muzykalniony? Sama, szczerze powiedziawszy, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Nie wiem, czemu tak jest. Mhm. I też zauważyłam, że dużo właśnie ludzi na Śląsku, osób na Śląsku świetnie śpiewa bluesa. Nie? Tak, to jest jakieś takie. Nie wiem, ja też jakoś tego bluesa, w zasadzie nie wiedzieć czemu, kocham. Ja go po prostu gdzieś wewnętrznie w sobie czuję. Mhm. I jeżeli coś jest bluesowego, to ja wiem o tym, że ja będę w stanie to dobrze zaśpiewać. To jest jedyna, jestem tak bardzo świadoma tej muzyki, jak żadnej innej. To od bluesa do funku, blisko do soulu, tak, bardzo ten vibe jest, który jest potrzebny. Tak, może ci ludzie czują ten vibe, może. Podziemne wibracje ze względu na kopalnię. Może. Może ten te wstrząsy, prawda? Smog, teraz już jest lepiej z tym smogiem, ale pamiętam, jak byłam dzieckiem, to rzeczywiście jeszcze jak kopalnie funkcjonowały, to jak się wjeżdżało do Bytomia, to pamiętam zawsze ten taki złowrogi klimat i Sząbierki, Bytom i Polonia. Sząbierki, Bytom, Polonia, Bytom, tak. Słuchaj, a mówiliśmy o projekcie związanym z Moniuszką, mhm. a twoja kolejna płyta taka już trochę popowa, powiedzmy, rozrywkowa. Tak, czy... no to tak naprawdę w tym roku zajęliśmy się Moniuszką, bo jakoś tak po prostu się złożyło, że w zasadzie ojciec zaproponował, słuchajcie, jest rok moniuszkowski, może byście pomyśleli, żeby coś zrobić z pieśniami Moniuszki i uznałam, że to jest bardzo ciekawe, bo to jest ogromne wyzwanie i wydawało mi się, że możemy to w ciekawy sposób przearanżować, mm-hmm. po prostu zrobić jeszcze z aukso i to by to coś będzie wyjątkowego. To tak? No tak, no szukamy teraz cały czas wydawcy, ale ja wierzę w to, że to się uda. Teraz 14 grudnia serdecznie zapraszam wszystkich, bo gramy koncert w Nosprze. Z tym materiałem, także zapraszam. Na pewno postaram się być. Myślę, że to będzie ciekawe. A jeżeli chodzi o moją płytę, no to myślę, że to przyszły rok zaczniemy pracę. Jakieś tam mamy zalążki utworów, ale cały czas stoimy z pracą niestety w tym temacie w miejscu. Ja też biorę udział w różnych
koncertach, trasach i jesteś i tego bardzo czasu aktywna, tak, poza tym jesteś też związana, rozpoczęliśmy rozmowę o akcji, w której uczestniczyłaś, czy to, czy też Zerwijmy Łańcuchy? Zerwijmy Łańcuchy. W tym roku znowu jestem ambasadorem po raz trzeci. No właśnie, na czym to... W tym roku to będzie trochę jeszcze, nie wiem, chyba jeszcze nie mogę o tym mówić, jak to w tym roku będzie wyglądało, ponieważ w tym roku nie będziemy podpinać się do butów tak, jak to miało miejsce 2-3 lata temu, czy nawet 10 lat temu, bo ta akcja już ma rzeczywiście paręnaście lat, a co najgorsze, przez te paręnaście lat niewiele się zmieniło w tej kwestii. Jest trochę lepiej, ale wciąż jednak ustawa o ochronie praw zwierząt się nie zmieniła, ale ja wierzę, że no każda zmiana zaczyna się od małego kroku i trzeba ten krok postawić, i tych kroków trzeba stawiać. Im więcej osób się w to zaangażuje, tym lepiej i ja myślę, że ta zmiana przyjdzie. No bo wiele rzeczy już zmieniliśmy. No wiesz, świadomość rośnie w społeczeństwie. Oczywiście, świadomość też rośnie. To jest najważniejsze. Trzeba pracować, bo kropla do... Kropli drąży, tak. Skały. Skałę, także... Powiedz mi, dużo grasz, tak? Koncertujesz dzisiaj do Koszalina i taka trasa... Tak, do Koszalina, potem do Lublina, potem do Krakowa, potem dalej, więc rzeczywiście Polskie bardzo znasz na wylot. Dokładnie, bo szczególnie, że jeżdżę przeważnie sama samochodem, bo Kasia moja z Warszawy, a ja ze Śląska, więc wszystkie same... zawsze żartuję, że jak nie wyjdzie mi tutaj, to po prostu zatrudnię się jako kierowcę tira. Masz też wrażenie, że sale koncertowe są coraz lepsze w Polsce? Myślę, że tak, na pewno. No, oczywiście, tam. Oczywiście, że tak. To dla muzyka jest bardzo ważne. Oczywiście. I też wydaje mi się, że ludzie są coraz bardziej otwarci. Że już nie jesteśmy tacy wycofani i boimy się podjąć jakieś takie jakby ruchowe Tak jak sytuacje. Ja jestem otwarty w czasie rozmowy z tobą. Tak. Katarzyna Moś, czy może Kasia Moś? Kasia Moś była moim gościem w programie. Dziękuję bardzo. Pora obiadowa, co się życzy? Co ci życzy? Ponoć nie wolno smacznego. No dobrze. Że to nie wypada. Najlepszego. Najlepszego, o właśnie.